Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanek100 i witam was w kolejnym filmie z gry DevLife. Dzisiaj wracamy sobie do naszego Romana Metalowca, generalnie wersja gry się póki co nie zmieniła, chociaż ostro pracuję nad update'em i parę rzeczy poprawiłem, których mi teraz pewnie będzie brakować, kiedy będę nagrywać ten film. No ale cóż, zobaczymy, być może jeszcze znajdę jakieś rzeczy, które będą wymagały poprawki. W poprzednim odcinku oczywiście stworzyliśmy sobie naszego Romana Metalowca, mamy 6 level, 19 lat, pracujemy nad jakimś projektem, mamy punkt ulepszeń firmy do wydania. Czy ja przypadkiem nie zatrudniłem jakiegoś pracownika? Zatrudniłem, tylko widzę, że nie postawiłem mu biurka, ewentualnie nie, w ogóle nikogo nie zatrudniłem, ale nie, zatrudniłem Abigail Savage. Okej, to dziwne, że nie postawiłem biurka, no ale dobra, chyba, że coś się nie zapisało, ale chyba zapisywałem grę, jak wychodziłem, nieważne. W każdym razie na pewno postawimy jej biurko. No dobra, niech będzie tam, już nie będę tutaj za bardzo cyrklować. Posadźmy ją na jej nowe miejsce i zobaczmy w ogóle skillę, co my tu mamy. Okej, czyli testowanie i trochę designu. Nie wiem, jak nam się bardzo pokrywają te skille i to jest jedna rzecz, która będzie poprawiona w następnej wersji, mianowicie dojdzie tutaj przycisk do zmiany pracownika aktualnego w drzewku, bo aktualnie, żeby sobie ich porównać, trzeba się przeklikać w ten sposób, co nie jest zbytnio efektywne, czyli tak, skille nam się za bardzo nie pokrywają, czyli trzeba mieć to na uwadze. Dobra, a nasz Roman jest dosyć przemęczony, kont użytkowników ona nie zrobi, także dodajmy mu energię. Dobra, i rozdajmy od razu punkty ulepszeń firmy, mamy ich aż 5, wow, okej. Okay. Odblokowane średnie zlecenia widzę już mam. Też widzę jakieś ostre bonusy do zadowolenia pracowników. Prędkość programowania o 10, tutaj co tam dalej, zmniejsza szanse na myślenia, tutaj chyba opłaty, tak, za posiadanie pracowników się zmniejszają. Moglibyśmy też już zacząć pomału iść we własne projekty, nie wiem czy to ma sens. Czas wyszukiwania zleceń raczej, nie? Koszty wyszukiwania zleceń. Też niekoniecznie. Kar raczej nie spodziewam się dostawać. Może weźmy sobie większe doświadczenie na razie. I w sumie więcej fanów. To są fani? Tak. Dobrze by było sobie fanów szybko dużo nazbierać, bo dzięki temu będziemy właśnie mogli własne projekty robić. Na razie dużych zleceń nie odblokowujemy. Też kolejna rzecz, jaka będzie w następnym update'cie. Zlecenia na przykład duże będą odblokowywane dopiero na którymś tam określonym poziomie firmy. Także będzie ten progres taki trochę mniej dowolny i po prostu na początku trzeba będzie kupić inne też skille i osiągnąć odpowiedni level firmy, żeby odblokować właśnie na przykład średnie czy duże zlecenia. W każdym razie jeden punkt nam jeszcze został i się zastanawiam, czy już inwestować w te własne projekty, a czy na przykład coś jeszcze w pracowników. Szukanie raczej nie, w zadowolenie też niekoniecznie. Dobra, prędkość programowania weźmy, zawsze to plus 10 do prędkości. I dobra, podejrzewam, że żadnych zleceń dla Abigail nie mamy. Mamy za to, widzę, spam zleceń od fanów. To nie jest zbytnio dobra. Okej, tu jakieś nieudane wyszukiwanie w ogóle zrobiłem, to ciekawe. Dobra. Zobaczmy, przejrzyjmy sobie te zlecenia. Konto użytkowników, tylko to mówię. To jest pewnie wszystko raczej dla naszego Romana Metalowca. Weźmy sobie może tak. Chociaż prosta strona internetowa... aha, dobra, to już widzę, zaakceptowałem, czyli nie. Czyli to możemy od razu wywalić. Aha, to też zaakceptowałem, czyli też możemy wywalić. Czyli tylko to mamy, ale tego raczej nie zrobię, póki nie skończymy tego. Dobra, to na razie odpalmy, no bo dobra, nie odpalmy czas. O. Okej, popsułem UI, nie wiem w jaki sposób. Nie zwróciłem, dopiero teraz zwróciłem uwagę, że tutaj coś się UI skiepściło. Chyba po wyjściu z build mode. Jak ja to zrobiłem, nie wiem, ale będę musiał to ogarnąć sobie na filmie, co tu się stanęło, bo coś się stanęło ewidentnie złego. W każdym razie jak coś to skrót klawiszowy do build mode'u to B, także można sobie wtedy wrócić. Bardzo ciekawe. Dobra, weźmy sobie, przyspieszmy czas, miałem wyszukać najpierw zlecenia, ale dobra. I w sumie teraz możemy sobie zacząć już szukać, raczej też wielkość zlecenia możemy sobie ustawić na średnią, także tak zrobimy. Zwiększymy sobie czas i powiedzmy damy tutaj trochę więcej w koszta. Tu nic nie będziemy zmieniać, raczej nie powinny nam się losować żadne z innej kategorii, bo nikt u nas nie ma skilli, w sumie niekoniecznie ty. Tutaj też kolejna poprawka do mojej wersji, będzie łatwiej można, bo teraz żeby kogoś usunąć trzeba tutaj najechać i kliknąć ten krzyżyk. Będzie dało się tutaj po prostu kliknąć i usunąć pracownika. W każdym razie dobra, wyszukajmy sobie te zleconka, niech nasz Roman trochę odpocznie. I dobra, zobaczmy, proste skrypty internetowe, pasujące kolory, chat, fluid design. W miarę spoko się rozłożyły te skille, bardzo fajna nagroda, tylko nie wiem, czy jesteśmy 4 w stanie zrobić w minutę.
To może być trochę za dużo. Ręczne testowanie konta użytkowników, proste protokoły internetowe, ale mało czasu, chociaż to proste skille niby. Chat, galeria zdjęć, forum. Tutaj się trochę gorzej rozłożyło, ale tylko trzy komponenty. Dobra, zacznijmy od tego, zobaczymy jak nam to szybko pójdzie. Czyli tak, weźmiemy sobie chat, galeria zdjęć, kolejna poprawka, która będzie w następnej wersji, to skill, który będzie odblokowywać automatyczne przedzielanie wymaganych komponentów w zleceniach, także nie trzeba będzie już za każdym razem szukać, bo to jest wkurwiające, szczególnie w późniejszej... Oh. No właśnie, i tu się zaczyna nieznajomość, kurwa, jego mać swoich pracowników, dlatego że, jak się okazuje, Abigail nie ma galerii zdjęć, bo galeria zdjęć jest chyba tutaj, kuźwa. No to zjebałem troszeczkę, delikatnie mówiąc. No nic, dobra, raczej nie ma szans, że dostaniemy cokolwiek, chociaż zależy jak szybko... O dobra, okej, okay. Zależy jak szybko naprawimy te błędy, podejrzewam, że ich wszystkich nie naprawimy. Ale być może jest szansa, że nie będzie to jakaś paskudna kara, bo zostanie tylko parę błędów do naprawienia. Dobra. No, czyli na szczęście się udało, nie ma jakiejś super ekstra kary, co prawda dostaliśmy tylko chyba połowę tego, co mieliśmy dostać. Ale to nic, to nic. To tutaj, proste skrypty internetowe, pasujące kolory. Pytanie, pasujące kolory, czy ty masz pasujące kolory? Matching colors, to jest to masz, dobrze. I podejrzewam, że i tutaj jest fluid design, tak. Dobra, czyli w teorii to zlecenie jednak powinno nam pójść lepiej. Od RFX, co ciekawe, się trafiła nazwa. Czyli tak, pasujące kolory, fluid design, chat, proste skrypty internetowe. Dobra, a tutaj dorzućmy sobie trochę energii, tutaj ty tutaj. I dobra, chat już, Roman, możesz dalej pracować. Dobra, Abigail zaraz to powinna skończyć i zrób pasujące kolory. 4 zlecenia mam ukończyć, kupić 10 mebli. Z tym kupowaniem mebli to podziękuję. Dobra, i zakończone zlecenie, super szybko poszło. Na dwóch pracowników to się w miarę fajnie rozłożyło. Tutaj mamy jakieś takie pierdolowate komponenty w tych zleceniach, bo strasznie mało się za nie kasy dostaje, ale jest też mały deadline. Dobra, spróbujmy. Trzeba to wymaksować sobie. Proste protokoły internetowe, tego szukamy. Galeria zdjęć, dobra, będę wpisał, może to nazwy będzie szybciej. Prosta strona internetowa oraz relacyjna baza danych. Jak mówię, w przyszłej wersji będzie to poprawione i będzie można sobie wykupić upgrade, który będzie automatycznie przypisywać wymagane w zleceniach komponenty, także to na pewno będzie poprawione. Dobra, pousuwajmy sobie trochę starych zleceń. Kolejna rzecz, która będzie poprawiona w następnej wersji, wiadomości, które są przedawnione i już nie ma co z nich w ogóle zbierać, to będą również automatycznie usuwane. Zmniejsza koszty własnych projektów o 10%. Czy już to iść? Zastanawiam się nad tym bardzo poważnie. Ewentualnie najpierw duże zlecenia. Chociaż na duże zlecenie nie wiem, czy mamy środki aktualnie. Na pewno finansów na razie nie będziemy sobie ulepszać. Dobra. Koszty własnych projektów. Dobra, pójdźmy już trochę we własne projekty, będziemy w to inwestować. I jeszcze dwa zlecenia mam wykonać, żeby wykonać ten film. Dobra. To myślę też spokojnie zdążymy zrobić. Czyli weźmy sobie konta użytkowników, ręczne testowanie oraz proste protokoły nie skrypty, tylko protokoły. Dobra, coś tutaj się podzielimy. Podzielimy się nawet trochę pracą. O, bardzo się podzielimy, widzę, pracą. Bardzo dobrze. Za deadline akurat na styk. I w sumie wszystko wymaksowaliśmy, super. Dobra. Te zlecenie... Od biedy można przyjąć. Nie wiem, czy możemy się nim podzielić. Ale nawet jeżeli nie, no to jak mi się nie uda, to kara będzie na tyle mała, że to będzie bez znaczenia. Tak naprawdę. Dobra. Możemy się tym podzielić, super, czyli zdążymy na 100%. Zawsze tam jakaś pierdoła i cel firmy też wykonany. Za darmo praktycznie. Czyli możemy iść dalej w to. Tak naprawdę najszybciej trzeba dojść do tej umiejętności, bo ona jest dosyć OP, bardzo zmniejsza koszty dystrybucji. Także to zdecydowanie
w to zdecydowanie warto jest iść. I tu widzę, idziemy sobie dalej w tą stronę. O właśnie, i tutaj chciałem już zrobić jedną rzecz, którą dodałem w kolejnym update'cie już. Mianowicie będzie dało się dwuklikiem kupować sobie umiejętności. Teraz jest, trzeba troszeczkę klikać więcej. Możemy sobie od razu tę animację ulepszyć, ewentualnie odblokować filmy. Ale nie, ulepszmy sobie animację, bo nie chcę mi się tracić czasu na naukę tych umiejętności. Dobra, ciebie w sumie dobrze by było wysłać na urlop i wyszukajmy sobie następne zleconko. Albo zleconka. Zastanawiam się, wiecie co? Dorzucimy sobie jeszcze jeden tutaj, jeszcze jedno kryterium wyszukiwania, tak żebyśmy zarabiali te chociaż 4000. Ograniczymy to sobie powiedzmy do 9. Zobaczymy, jak bardzo będzie koszt spadać. Dobra, do 8000. Niby zakres jest za szeroki, ale chciałbym mieć takie dosyć to rozpięte, że tak powiem. 1500 na to wydamy, więcej raczej nie chcę. Trochę ryzyko, zobaczymy, czy się uda trafić jakieś fajne komponenty. Dwa już mamy, które spełniają te kryteria, super. No i właśnie, i w teorii powinniśmy na nich zarobić więcej, niż jeżeli byśmy tak samo zaznaczyli sobie. Oczywiście to jest losowe, także nie mogę tego stwierdzić na 100%, ale... dobra, 6600, tylko trochę mało czasu. Chat, relacyjna baza danych ręczna, dobra, wiecie co, wydaje mi się, że spokojnie do zrobienia. Także sobie to od razu zróbmy. Chat, ręczne testowanie i relacyjna baza danych to gdzieś tutaj będzie. Chat robisz ty robisz ręczne testowanie i relacyjną bazę danych będzie musiał zrobić Roman, dobra. Okej, okay, czyli to tam trochę nie pasuje tak naprawdę, ale ta relacyjna baza danych jest bardzo prosta, także to powinno... I akurat 3 sekundy zostały, git. Dobra, lecimy sobie od dołu w takim razie z tymi zleceniami. Dobra, tutaj kup meble też nie chcę mi się tego robić, bo to tylko czas byśmy stracili. Bo nie lubię, tak wiecie, nastawiać mebli, byleby były, żeby zrobić zadanie. Tu będzie, że to się raczej nie opłaca, bo nagroda nie jest jakaś super. To jest bardziej takie zadanie zrobione, żeby trochę zmobilizować do używania build mode od czasu do czasu, żeby sobie coś tam zmodernizować. A ja nie lubię, tak wiecie, nastawiać brzydko, bym musiał poświęcić sporo czasu. Dobra, ty w sumie Roman Metalowiec, ty rób to. Dobra. I niestety trochę się słabo dzielimy tymi obowiązkami, ale jakoś tam nam wszystko wychodzi. Nowe zlecenie, ale poblokowane, także nie rozumiem w ogóle. Strasznie tutaj nam losowość nie pomogła. Bo nie dość, że mały deadline, mała nagroda, też wszystko poblokowane, bo to aplikacje mobilne. Także nie. Dziękujemy za to. Okej, okay. O, tu chyba nie zdążymy. O, akurat, dobra, okej. Okay. To już trochę na farcie się udało. Znowu te meble. Spis z tymi meblami i nasz pracownik ma poziom. No właśnie, dobrze by było, jakbyśmy trochę bardziej powtarzali te umiejętności, także weźmy sobie, pójdźmy w tą stronę, w galerię zdjęć i w gify i tego się nauczymy, bo te umiejętności się w miarę szybko uczy, także od razu kupmy sobie tutaj to. A jeśli chodzi o zlecenia, dobra, to odrzuciliśmy i tego nie chcemy. O, Barbegazi. Pasujące kolory to ty byś musiała zrobić, Abigail, czyli to odpada nam trochę. Forum, galeria, zdjęć, pasujące kolory też nam odpada, też tego sam nie zrobi, sama moja postać nie zrobi. Dlatego wiecie co, zróbmy sobie, bo nas teraz ta Abigail będzie uczyć. My sobie walniemy jakieś małe zlecenia, zdecydowanie bez wynagrodzenia. Weźmy sobie tylko, nie typ, tylko kategorię na programowanie. Bo w tym się nasza postać specjalizuje i dobra, tam tutaj sobie dostosujmy do 200, żeby za dużo kasy nie wydać i wyszukajmy sobie zlecenie jakieś takie na poczekanie. Dobra, 3 starczą, zakończmy to wcześniej wyszukiwanie. O, i akurat jakieś na za ładne 3000 forum komuś trzeba zrobić, super, idealne takie na zabicie czasu, a w międzyczasie pouczymy się nowych umiejętności jak tutaj. Zobaczmy, dużo tutaj brakuje. Aha, dobra, czyli to jest umiejętność na mniej więcej 2 kursy online, dobrze. Tak akurat nasz Roman będzie miał trochę więcej zleceń do wykonania, tylko dajmy mu też może odpocząć naturalnie, też tutaj coś mamy i w końcu jakiś fajny cel firmy na zdobycie fanów. Tyle, że znowu coś nam się z aplikacji mobilnych trafiło. Te zlecenia są też tak losowane, żeby trochę jakby zachęcić do tego, żeby dywersyfikować swoich pracowników albo ulepszać umiejętności z nich drzewek. Tylko nie wiem, czy to jest jakby wystarczająca motywacja, bo trochę oczywiście akceptacja, mamy 6 miesięcy na odpowiedź na takie zlecenie. Także trochę ciężko jest tutaj wbić level po prostu w takim krótkim czasie. Pewnie to jeszcze będzie jakoś poprawione, na razie nie mam za bardzo pomysłu. Jeżeli jakieś pomysły macie, to możecie zostawić w komentarzach. Abigail się właśnie czegoś nauczyła, także dobra, to sobie usunę tak czy siak, nie będę chciał na razie tutaj nic się bawić w żadne dodatkowe zlecenia. Zróbmy sobie proste konta użytkowników. W sumie mam pomysł, jak lepiej dla Romana znaleźć lepsze rzeczy, ale wpierw tak, kurs wideo na gify. Okej, okay, coś się zbugowało i nie mogłem kliknąć.
Nie wiem dlaczego, ale nie będę tego sprawdzać, numer, że nie wiem jak tego sprawdzić. Na szczęście zamknięcie okna pomogło. Dobra, no tego zlecenia to chyba nawet nie będę, bo to tylko strata czasu jest. Tak naprawdę tutaj... Dobra, to jeszcze zlecenie mamy w sumie aktywne, ale tutaj dalej się Abigail uczy, czyli weźmy sobie, wyszukajmy i w sumie tutaj tak naprawdę lepsze będzie wziąć odznaczenie tego kryterium i poszukanie sobie tutaj tych umiejętności. I myślę, że znowu forum. Forum to jest takie... Chociaż teraz będziemy musieli wydać trochę więcej na wyszukiwanie. Mógłbym w teorii odznaczyć to, ale to nie zmniejsza aż tak bardzo, a wtedy mógłbym trafić jakieś ciulowe zlecenie. Także zróbmy sobie w ten sposób, Roman. I weź no sobie coś znajdź. Oczywiście trochę jest to bardziej sztywne kryterium, także ciężej jest coś znaleźć, co by je spełniało. Ale dobra, i tak mi się wydaje, że bardziej się opłacało niż tam to poprzednie nasze wyszukiwanie. Tylko nie wiem w sumie, czy Roman sam to zdąży zrobić. Powinien zdążyć. Okej, dobra, Abigail tutaj dalej musi się nauczyć gifów. Poucz się. Okej, dużo rachunków zapłaciliśmy, ale to nic. O, okej, fajne zlecenie. Fluid Design niestety się trafił. Fluid Design niestety ma Abigail i aktualnie ona się uczy. Ile ona się jeszcze będzie uczyć? 14 sekund. Dobra, to dajmy Romanowi odpocząć. Dajmy jej odpocząć. I tak, weźmy sobie jeszcze w ogóle trochę zleceń, może starych usuńmy. Też coś od PLW, ale to jest słabe, to nie. Te już też powygasały, to nie, ale to jest zajebiste zlecenie i sobie od razu bierzemy. Weźmy sobie czat. Forum. Fluid Design oczywiście i relacyjna baza danych, cyk. Kolejny mamy cel na ukończenie, o Jezu, dobra, trochę to źle poklikałem, ale dobra. I mamy też level, to od razu sobie coś kupmy. To mam ulepszone, dobra, czyli od razu filmy i też sobie to od razu ulepszymy. Dobra. I możemy przyspieszyć nieco. Dobra. Aha, dobra, trochę ten podział pracy jest taki średni bym powiedział, ale dobra, powinniśmy się wyrobić idealnie, okej. I mam podsumowanie, jesteśmy 12 tysięcy na plusie, to tak nie za dużo bym powiedział. No co ja tyle wydaję pieniędzy, to jest dobre pytanie. A, w sumie na naukę i dlatego może to tak słabo szło. Właśnie. I kolejne fajne zlecenie, duże. Weźmy je. Relacyjna baza konta. Filmy. Dobra, te filmy możemy długo robić. Nie wiem, czy zdążymy. Dobra, tu na pewno Abigail, ty na pewno firmy. Dodajmy od razu naukę i weźmy punkt ulepszeń. I wiecie co? Weźmiemy sobie prędkość programowania. Bo to nam powinno umożliwić zrobienie tego. Bo inaczej możemy nie skończyć. Tym bardziej, że Abigail za bardzo nic nie może nam pomóc robić. Też nowe zlecenie, 1000 fanów. Fajne. Będzie można wyszukać później. No niestety właśnie. I teraz... Dobra, zróbmy wpierw może te komponenty. Zanim je potestujemy do końca. Dobra, ale wyszło tak czy siak dobrze. 4 aż i trochę mała nagroda. Tutaj jest też 4, ale za to nagroda dużo fajniejsza, także trochę sobie odrzucę, a to sobie zaakceptuję. I za chwilę wykonamy kolejny cel firmy i będziemy dalej iść w kierunku własnych już projektów, żebym wam właśnie pokazał, jak to działa, ta mechanika. Jeszcze nie to trafiłem. Prosta strona internetowa, czyli ona będzie na samej górze. Dobra. Czyli ty robisz to, ty... O, dobra. Okej, dobra. Teraz tutaj z kolei w drugą stronę jest słaby podział obowiązków. Dlatego, że nie bardzo Roman może pomóc przy tym projekcie. Ale zdążyliśmy, tak czy jak 4 sekundy nam zostały. Także nie jest źle. To nie. To też nie za słabe zlecenie. Dobra, ale powinniśmy dostać właśnie ulepszenia firmy. Dwa mamy. Weźmy sobie od razu w koszty dystrybucji i jeszcze raz koszty dystrybucji, bo to jest największy problem w wydawaniu własnych zleceń. I nadal mamy trochę mało fanów. Generalnie gdybyśmy mieli tak dwa razy tyle fanów, to by było spoko. Także dobrze by było porobić takie zlecenia, które tych fanów będą dawały dużo. Dobra, oznaczmy sobie to. To też sobie myślę oznaczmy. I poszukajmy średnich zleceń. O tak sobie zróbmy znowu. A Roman jest bardziej wypoczęty, to niech Roman to zrobi. I dobra, to jest już zrobione. Tego nie będę robić, mi się nie chce. Tutaj 2700, dobra, patrzmy na liczbę fanów, już tam nawet nie będę...
Dobre, dobre, zaakceptowałem. Już myślałem, że nie to zaakceptowałem, co chciałem. Proste kolory, relacyjna baza, ochrona przed atakami hakerów i forum. Okej. Okay. Forum robisz ty robisz ochronę przed atakami hakerów. Relacyjną bazę musisz zrobić Roman, a tutaj Abigail może kolory dopasować. Dobra. I super, właśnie na to czekałem. Aż w końcu będziemy mieli farta. I dostaniemy projekt, który był niespodziewanym sukcesem. Dostaliśmy 5 razy więcej niż oficjalnie, niż się umówiliśmy. I dlatego też mamy mnóstwo fanów, bo taki świetny projekt był. Jakby taki jest wytłumaczenie tego, dlaczego tak dużo fanów dostajemy. Dlatego, że liczba fanów jest jeszcze bardziej się mnoży niż 5 razy. Bo po prostu projekt był takim dużym sukcesem, że ludzie po prostu uwielbiają naszą firmę, bo się dowiedzieli, że to my tak naprawdę zrobiliśmy, a tutaj ISM tylko powiedzmy był wydawcą, czy coś w tym stylu. I dlatego mamy 100 tysięcy ponad fanów. I to jest świetne, jak widzicie, nasi pracownicy są zajebiście zadowoleni. Mamy też punkt ulepszenia firmy. Możemy większy projekt, znaczy sukces projektu albo koszty. Koszty nie będą raczej na razie problemem. Zyski 20. Nie, wiecie co? Nadal koszty dystrybucji to jest to, co najbardziej boli w własnych projektach. Także to sobie ograniczymy. I jako, że mamy tych fanów, to zrobimy sobie pierwszy projekt komercyjny, który nie będzie zlecenia. I tak, w aktualnej wersji gry. To generalnie możecie sobie przelecieć tak i naspamić tych komponentów w pizdu, przez co zbankrutujecie bardzo szybko, bo algorytm obliczający koszty własnego projektu działa na takiej zasadzie, że im dłużej się nad nim pracuje, tym większe są koszty i one rosną chyba wykładniczo, czy coś w tym stylu, na pewno nie liniowo, nie jest to liniowy wzrost, także generalnie nie można pracować długo nad własnymi komponentami, bo firma zbankrutuje w pizdu. I także mówię, można spamić tych komponentów, to też zostanie ograniczeniem w następnej wersji i będziemy mieli tam po prostu też upgrade, który będzie to zwiększać. Na razie weźmiemy sobie z dwoma jakimiś zajebistymi komponentami projekt. Im lepsze komponenty, tym większa szansa na lepszy sukces projektu i na zarobki z niego. Także zrobimy sobie czat, który będzie chroniony przed atakami hakerów, bo możemy się podzielić tutaj pracą i ona nie powinna zająć jakoś bardzo dużo czasu. Jak widzicie, tutaj gdzieś mam to chyba to obciążenie, to są koszty własnego projektu, wydaje mi się, znowu koszty. One, mam wrażenie, są trochę za małe, bo tak dosyć krótko pracowałem nad tym projektem, a jak widzicie, te koszty wcale nie są takie duże. Biorąc szczególnie pod uwagę, jak dużo pieniędzy mamy. Także wydaje mi się, że te koszty na pewno będę musiał zbalansować troszeczkę, żeby one były jednak większe, szczególnie w początkowej fazie, a w tej dalszej fazie, żeby były jednak trochę ograniczone, bo wtedy, no mówię, one tam rosną wykładniczo, także bardzo szybko. Tylko no jak widzicie, normalny sukces na rynku, nie mamy aż tak dużo fanów i niestety przewidywane dochody to jest tylko 2000. I to jest bardzo mało. Kiedy sobie zrobimy tak, to nadal 4000 jesteśmy w plecy. Ale za to możemy wydać ten projekt. Własne projekty przynoszą sporo fanów, także wiecie co, zainwestujemy sobie w to. Także trochę kasy na tym stracimy, ale powinniśmy zyskać fanów dzięki temu sporo. Osiągnij miesięczny przykład na poziomie 14 tysięcy. Wow, okej, to dużo. Nie wiem jaki teraz miałem póki co największy. Niestety tego nie ma gdzie za bardzo zobaczyć, ale nie, tutaj mieliśmy jakiś duży, tylko tutaj za cel firmy inny, także teraz innych celów firmy za bardzo nie mamy. Oczywiście też te przychody, które były tutaj szacowane, one nie będą dokładnie takie, to się może różnić oczywiście, bo jest tam pewna losowość w tym. Dobra, w każdym razie wrócimy chyba do zleceń póki co. Bo nie mieliśmy za bardzo farta z tym pierwszym projektem. Być może jeszcze musimy sobie trochę ulepszyć nasze ulepszenie firmy związane właśnie z tym. Także zróbmy sobie ten projekt za 10 tysięcy i za 2000 fanów. Też mam nadzieję, że być może będzie jakiś bardziej udany i sobie będziemy mogli dzięki temu troszeczkę. Dobra, ale widzę, że tu będzie trochę problem z projekt managementem, dlatego że wszystko praktycznie musi zrobić Abigail, ale widzę, że zrobiliśmy to praktycznie w tym samym momencie, także jest spoko. No jak widzicie, ten projekt nam za dużo dochodu nie przynosi,
Raczej nie zdążę zrobić też następnego zlecenia. A nie, zdążę zrobić w tym miesiącu następne zlecenie. Super, czyli zrobimy też cel firmy, raczej. Tylko potrzebuję jeszcze, kurczę, więcej jak 4000. Czyli tutaj, jeżeli zrobię to w tym miesiącu, a liczę na to, że zrobię, to jeszcze mi zabraknie dosłownie troszeczkę. I teraz nie pamiętam szczerze, czy zablokowałem sprzedawanie mebli, żeby się nie wliczało do tych dochodów. Możliwe, że nie, także możliwe, że można będzie zrobić to po prostu sprzedając meble. I w sumie sprawdzimy, jeżeli tutaj nie dostaniemy żadnego bonusu. I oczywiście, jeżeli zdążę skończyć to zlecenie. A już widzę, że może być z tym problem, bo tylko Abigail może nad nim pracować. Że dobra, na razie wszystko ukończmy, testy na później, no właśnie, niestety pewnie nie zdążymy. O, nie zdążymy, okej. Okay. Dobra. I na szczęście film wykonaliśmy, bo również mamy zajebisty sukces. Kolejny niespotykany sukces. Także jeszcze więcej fanów. Dzięki czemu być może nawet ten projekt wyjdzie trochę na plus. Bo ta liczba fanów zwiększyła się znacząco. O, i też odblokowały nam się nowe meble. Dzięki temu, że czas w grze upłynął. Spoko, czyli możemy ulepszyć generalnie naszym pracownikom biurka. Tylko wiecie co, bo jakieś były chyba błędy jeszcze tej wersji z tym związane, ale dobra, przynajmniej będę miał wtedy jakiś tam test. Usuńmy, ups, nie to chciałem, tego nie chciałem przesuwać, to chciałem usunąć. I kupmy sobie lepsze biurka. Im lepsze biurko, tym większy bonus również do oprogramowania. No i też fajnie wygląda, jednak fajnie jest mieć dwa monitory. Jeżeli ktoś nigdy nie korzystał z komputera z dwoma monitorami, to jak już zacznie, to raczej nie będzie mógł wrócić do pojedynczego monitora. Nie wyobrażam sobie generalnie tego. W każdym razie przypiszmy naszych pracowników z powrotem. I punkt lepszej firmy mamy. Dobra, czyli pójdziemy sobie w większy sukces projektu. Tu już mamy zmniejszone koszty, zyski. Dobra, weźmy sobie jeszcze ulepszmy zyski i liczbę fanów. Dobra, i mam wszystko kupione z tych własnych projektów, tylko teraz możemy to sobie poulepszać. I jestem ciekaw, czy wyjdziemy z tym projektem chociaż na zero. Fajnie by było. Ale może być różnie z tym. Dobra. A to możemy sobie usunąć. Te zlecenia sobie zostawiam na pamiątkę. Tu mamy jeszcze jedno, ale to już trochę mało płatne. To zaakceptowałem. Ogólnie przepraszamy zlecenia, to zaakceptowałem. Tu po wszystko powygasało. Usuńmy trochę starych projektów w międzyczasie. Dobra. I zastanawiam się, czy kolejny. Dobra, spróbujmy może kolejny własny projekt. Spróbujmy kolejny własny projekt. Tym razem może weźmiemy sobie coś jeszcze z designu. Weźmy sobie animacje. I filmy. I może... Coś jeszcze, tylko może mniej. Zabezpieczone protokoły internetowe. Czyli tak, Roman... O, okej, dobra, Roman ma te dwie rzeczy. Dobra, to trochę zwaliłem. Trochę długo będziemy nad tym pracować, czyli tutaj koszty właśnie mogą trochę bardzo wzrosnąć. Zresztą zobaczmy, możemy to sobie sprawdzić tutaj. Obecne wydatki, zobaczmy. Dystrybucja nas trochę kosztuje i produkcja nas kosztowała 1000. Także to nie tak dużo generalnie. W sumie nasza Abigail najwięcej nam zabiera póki co. Jeśli o to chodzi. Także no, na pewno poprawię trochę działanie tych algorytmów związanych z własnymi projektami. Niestety ci fani nadal nie pomogą w wyjściu tego projektu na plus. Jesteśmy minus 1700 dolarów, jeśli chodzi o bilans, czyli raczej tutaj no, nie wyjdziemy nawet na zero. O, dobra, i mamy nowe zadanie na kupno nowej lokacji, dlatego że tak, w grze jest druga lokacja. Tak wygląda mapa pierwsza. W sumie jej za bardzo nie pokazywałem. Czy są tu jakieś easter eggi? Nie wiem, czy w tej wersji. W każdym razie, tu jak sobie klikniemy na to strzałę, to jak widzicie, możemy sobie się przetransportować do drugiej lokacji. I generalnie druga lokacja zapewnia nam różne bonusy. Możemy między innymi zatrudnić więcej pracowników, co jest bardzo, bardzo fajną rzeczą. Także bonus do programowania daje plus 20. Nie pamiętam, ile daje podstawowa lokacja. Chyba nic, tylko kosztuje to no praktycznie całą naszą kasę. Także na razie podziękujemy i wróćmy się do naszej pierwszej lokacji. Zakończmy pracę nad tym projektem, żeby nam nie zjadły nas dochody i proszę bardzo. Zgodnie z naszymi przewidywaniami projekt ma spore szanse na osiągnięcie niespotykanego sukcesu. Przewidywany dochód to ponad 500 000. Dobra, wiecie co? W takim razie ryzykujemy. To jest duży ryzyk, dlatego że może się to wcale tak dobrze nie sprzedać. Wątpię, że zarobimy aż 1000 000. Ale wydamy praktycznie no 1/3 naszego budżetu, żeby wydać ten projekt i go dystrybuować przez rok.
Zobaczymy, czy się opłaci. Mam nadzieję. Czyli tej lokacji na razie na pewno nie kupimy, bo mnie nie będzie stać. No chyba, że tamten projekt się naprawdę tak uda, to wtedy jak najbardziej. Jakieś zlecenie za podwójną cenę rynkową, za pasujące kolory. W sumie z 2000 za jeden... Za jeden komponent to jest bardzo dobra oferta. Także zakończmy to zlecenie, przy okazji jakiś tam zarobek, żeby trochę odkuć się. Tak, proszę bardzo. Leci. Także już jesteśmy w tak naprawdę dopiero początek dystrybucji, a już jesteśmy 30 tysięcy na plusie. Oczywiście to zostanie wypłacone na koniec miesiąca. No jeśli chodzi o ten projekt, to niestety straciliśmy 2000. Normalna sprzedaż i tak te ulepszenia nam trochę więcej dały, ale nie było to nadal jakieś super ekstra. No ale ten projekt nam to wszystko generalnie wynagrodzi. Także w końcu udało nam się zrobić projekt, który pozwoli nam naprawdę firmę ulepszyć. Niestety tutaj... nieudany projekt, no tak, niestety jak nie zarobimy na projekcie, to pracownicy się staną bardziej smutni. Ale ten projekt rządzi. Dobra, poczekajmy, aż dostaniemy pierwszą wypłatę z niego. Proszę bardzo, 200 tysięcy. Tak jest, zobaczmy sobie wykres. Proszę bardzo. Ładnie nam tutaj wykres. Tutaj jak widzicie oczywiście duże wydatki. I nam trochę stan konta spadł. I coś jest w ogóle nie tak, jeśli chodzi o to, ile kasy dostaliśmy. O, to ciekawe. Widzicie, i znalazłem jakiś błąd z tym, jak się tutaj dodają... Jak się tutaj dodają do wykresu wartości. Okej. Dlatego, że tamte przychody były w poprzednim miesiącu? Okej, bardzo ciekawe, dobra. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, nikt też mi tego nie napisał w feedbacku czy coś, ale to na pewno też zostanie w następnej wersji poprawione, bo jest to błąd. Tam powinniśmy mieć ładną... Powinno być takie ładne fuch do góry, pokazujące jak dużo zarobiliśmy i to by było spokojne nad tą czerwoną kropką. Tylko no coś się niestety popsuło i nie było mnie słychać. W każdym razie, dobra, jako że mamy tyle kasy i ten projekt dalej zarabia i będzie nam zarabiać jeszcze przez rok, to lecimy i kupujemy sobie nową lokację. Kupmy ją wyposażoną. Także przenosimy się, moi drodzy. I tak wygląda nasza druga lokacja, biuro w centrum miasta. Możemy zatrudnić sobie 6 pracowników. Także jak najbardziej to zrobimy, ale zrobimy to w kolejnym odcinku. A tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.